Wykorzystując archiwalne zbiory Teatru Polskiego Radia nadamy 368 odcinek radiowej powieści Matysiakowie, którego premiera odbyła się 60 lat temu. Za chwilę zapowiedziana wizyta na warszawskim Powiślu na ulicy Dobrej u państwa Matysiaków. Jest wrzesień 1963 roku. Zamknijże drzwi, Gienek, porządnie. Już cię drugi raz o to proszę. No. Zdawało mi się, że zamknąłem. Przepraszam. No widzisz przecież, że chcę z panem spokojnie porozmawiać. Ja chciałam zapytać, może panom herbaty zrobić, albo może kawę? A nie. Dziękuję pani uprzejmie. Piłem już dziś dwie kawy. To dla mnie dosyć. No, to już nie przeszkadzamy. Chodź, Gienek. Więc słucham, panie dyrektorze. Przerwałem panu, ale w domu to zawsze coś, wie pan jak to jest. Ale może rzeczywiście napiłby się pan czegoś? Nie. No. Raz jeszcze dziękuję. O tej porze już kawy nie piję. Przynajmniej staram się nie pić. Ze względu na sen. Nie śpię po kawie. No więc, żeby wyjaśnić od razu cel mojej wizyty, więc przyszedłem, żeby panu, że tak powiem, żeby pana zaagitować. Zaagitować, powiada pan. No tak, chciałem panu zaproponować współpracę z naszym technikum. No, niby trochę tej współpracy mamy, bo pewno nie jeden z pana uczniów przyjdzie po skończeniu do nas, do fabryki. A, to swoją drogą, ale w tej chwili chodzi mi o co innego. Potrzebujemy doraźnie na pewien okres wykładowców, praktyków. Praktyków, rozumie pan, o co mi chodzi? No, nie zupełnie do tej pory. Poziom szkoły jest wysoki, bazujemy na prawdziwie nowoczesnych urządzeniach, jeśli chodzi o praktykę. Program jest obszerny i celowy, ale w tym właśnie szeroko zakrojonym programie wydaje się potrzebne, no przynajmniej do takich doszliśmy wniosków, większe zbliżenie ucznia do życia, że tak powiem, nauczenie go pewnych czynności i funkcji, choćby tych podstawowych. Tak by je wykonywał naprawdę sprawnie, z jakimś dobrym nawykiem. Słowem, żeby nie tylko wiedział, jak się buduje maszyny zdalnie kierowane, ale żeby umiał prawidłowo trzymać pilnik w ręce, czy żeby nie paskudził odpadów na wiertarce. No słusznie, bo wiedzieć to jedno, a umieć to samemu zrobić, to całkiem co innego. No, znam to dobrze, bo nieraz już uczyłem młodych, tak? No właśnie, no właśnie. Pana kierownictwo poleciło mi pana jako znakomitego fachowca. Sądzę więc, że nic by nie stało na przeszkodzie. No oczywiście, jeżeli moja propozycja panu odpowiada. No owszem, no warto by się zastanowić. No rozumiem, że wynikło to dość niespodziewanie i oczywiście musi się pan zorientować, czy ta rzecz mieści się panu w czasie. Ma pan na pewno dużo zajęć, no ale chciałbym, jeśli to możliwe, prosić pana o odpowiedź stosunkowo jak najszybszą. To jakby to w praktyce wyglądało? Finansowo? Nie, chodzi mi o czas, o te zajęcia, jakby to miało być, o. No, sądzę, że szkolenie musiałoby objąć obie równoległe klasy w ilości, no powiedzmy, po 2 godziny tygodniowo dla każdej. Zajęcia fachowe, praktyczne, oczywiście z pewnym wykładem stanowiącym wyjaśnienie budowy urządzeń czy procesu technologicznego. To byśmy sobie już wyjaśnili szczegółowo, gdyby pan zdecydował. Z wykładem, znaczy z wytłumaczeniem jak i co i dlaczego, tak? No, tak jest, tak jest. No słowem, to co dla pana jest proste i oczywiste, a dla nich czarną magią. Z wyjściem od praktyki oczywiście do ćwiczenia, od sprawności fizycznej, to jest ważne. Wydaje mi się, że kontakt z człowiekiem, który sam pracuje w tej dziedzinie, no, pracuje od lat, przeszedł przez różne metody i możliwości w tym zakresie, to byłaby dla nich rzecz, no, szczególnie cenna i, że tak powiem, pobudzająca. No tak czy tak, musiałbym się jeszcze zastanowić, no, przemyśleć to sobie. A oczywiście. Ja może wobec tego zostawię panu swój telefon. O, tak może będzie najlepiej. A, bo widzę, że państwo też mają. Zaraz zapiszę. Dam panu może kawałek kartki. No, nie, dziękuję. Mam, już mam, proszę. A to telefon. Dziękuję. Mój, najłatwiej mnie pan zastanie wieczorem. No i gdyby pan był uprzejmy zawiadomić mnie, tak powiedzmy, jutro, pojutrze. No. Zatelefonuję bezwarunkowo. No to chybaśmy się dogadali. No, to do widzenia panu i żegnam.
To ja dziękuję za propozycję. Ale tak nie przesądzając sprawy, wydała się panu interesująca. A tak, no owszem. Choć prawdę mówiąc, nigdy nie myślałem, żebym mógł na stare lata jeszcze drugi zawód rozpoczynać. No, okazuje się, że wszyscy się czegoś uczymy wciąż na nowo. A pan myśli, że ja nie? No, to i gotowe. A więc do widzenia panu. Do widzenia, panie dyrektorze. Do widzenia i jeszcze raz dziękuję. Pewien czekam więc na telefon. Dobrze, dziękuję. O rany, tato, to co ja słyszałem? Co słyszysz? O, zawsze słyszysz nie to, co potrzeba. No jak to nie to, co potrzeba? No, bo nie masz powodu podsłuchiwać, co się tu mówi. No. Podsłuchiwać? A kto podsłuchuje? No powiedz sama, Elżbieta. Po to się tę ściankę robiło i kuchnię odgradzało, żeby można mieć choć trochę więcej swobody. Przez tę ściankę to jakbym nawet chciał i uszy zatkał, to też bym słyszał. A co dopiero jak nie chcesz i uszu nie zatykasz. No, prawda, no i co? No. Ale tato, to tato teraz będzie za belfra. Tato heca jak Boga. No może będę, a może nie będę. A czegoż ty chichoczesz właściwie, no? No co w tym takiego śmiesznego? Kiedy? Dajże spokój. A kiedy sobie nie mogę wyobrazić taty w tej roli? Nie musisz sobie wcale wyobrażać. Ciebie na szczęście uczyć nie będę. O, na moje szczęście niech tata powie. Same dwoje bym łapał już, to widzę. Sprawiedliwie czy niesprawiedliwie? Dla zasady, prawda tato? O, co to już nie, mój drogi. Już braku sprawiedliwości zarzucić mi nie możesz. Tylko dobre oko najwyżej. Ale tato, taka propozycja to jest zaszczyt, powiem tacie. Aż chłopak, no. Tak czy tak, to jestem zbudowany, daję słowo. Tam z tobą nigdy nie wiadomo, czy żarty sobie stroisz, czy poważnie mówisz. I proszę, kto wie, może i w tacie nagle obudzi się talent pedagogiczny. No przyczekuj się, no słowo daję. To już nic nie mówię, tato. O, serwus. Cześć, stary, jak się macie, dzieciaki? Cześć, dobrze, żeś przyszedł. Dobry wieczór. No, śliwek wam z działki przyniosłem. Macie tu. Aniela przysyła. O, ładne. Jakie śliczne. No, jeszcze z tym, z myszkiem. Pycha. No, próbujcie. A kto to był u ciebie, stary? No właśnie, chciałem ci powiedzieć. A ty skąd wiesz? A no, stałem tam chwilę na dole z tym waszym Krzysztoniem. Świetnie, słowo daję. Stary pedant, nudziara, zawsze mi musi powiedzieć, jaki tu u niego porządek, kto mu ten porządek psuje. No i szedł tam jakiś gość, a Krzysztoń powiada, to pana Matysiak. Pytał się, widać, przedtem. A, no widzę, że w tym domu to nic się nie ukryje, daję słowo. Każdy musi wszystko wiedzieć. Wszędzie każdy musi nos przybić, no. Nawet bym nie zwrócił uwagi, ale twarz mi się taka wydała znajoma. Kapujesz, no tak, jakbym go gdzieś widział. A bo on jest podobny do jakiegoś aktora. No kogo? No, do aktora, to właśnie nie mogę sobie przypomnieć. To dyrektor szkoły, no. A dyrektor? A co ty gadasz? Technikum, no. A, no i co? No właśnie, co? Tylko mi ćwieka do głowy zabił. No. Pytał się, czy bym nie chciał różnych tam praktycznych rzeczy w ich szkole uczyć, uważasz? Uczyć? No uczyć. A co się tak dziwisz, no? Ostatecznie coś człowiek zwojował przez te wszystkie lata. Jakieś pojęcie o swoim zawodzie ma. Ale to wszystko to prawda, no ale... Ale co? Więc był w fabryce, rozmawiał pewno z naszym dyrektorem. A, widzisz, tu cię mam. Co mnie ma? No przecież zaraz mi się twarz wydała znajoma. W fabryce był, powiadasz. No teraz już wszystko wiem, no jasne. No. A co wiesz? No, mówili mi, że dyrektor mu podał 3 nazwiska. No, niby na kandydatów. No. 3? No tak, Feliksiaka, Bąka i tego, i ciebie, no. Co ty powiesz? Feliksiaka, Bąka i mnie? No. No czemu żeś mi dotąd nic o tym nie mówił? Wiesz, tak jakoś mi wyleciało z głowy. I powiem ci, nawet mi do głowy nie przyszło, że się do ciebie zgłosi. Ciekaw jestem dlaczego, no. Znaczy ja wiem, no, nie pomyślałem. A ty byś się zgodził, co, Józek? Ale popatrz, no to znaczy, że nie tylko do mnie. Ale co za różnica, no, skoro wybrał ciebie, no to... Ale powiem ci, żeś mnie zastrzelił, że Feliksiaka albo Bąka, to przecież młodziaki. No, nie takie znów młodziaki. Fachowcy są na medal, bracie, i po szkole. Matury mają, technika pokończyli.
Już te nasze, te nowoczesne. No dlatego pewnie. Ale co tam o nich? Mówmy lepiej o sobie, bo mnie to ciekawi. Dużo byś miał tej roboty tam? 4 godziny tygodniowo. Mm. Praktyczne czynności, obróbka metalu. Tak. No, takie tam podstawowe rzeczy. No i z wyjaśnieniem. No, takim ogólnym ma się rozumieć. Ale co znaczy ogólnie? Dokładnie, żeśmy jeszcze nie mówili. Dopiero jak dam odpowiedź, no. Mm. Jakbym się zdecydował. No, to trzeba było się zapytać. A jakie tam maszyny mają? O jakie to niby te zagadnienia się rozchodzi? Bo to wcale nie takie proste. Nieproste, nie? Mówisz? No a co ty myślisz? Przecież to trzeba, no i teoretycznie różne rzeczy wiedzieć i wytłumaczyć. No. Ja tam, powiem ci, bałbym się. A czego byś się bał? No, że nie dam rady. Właśnie z tym gadaniem. No. Teraz w szkołach są wymagania, bracie. A tu jeszcze tyle oczu na ciebie patrzy. Tylko czekają, żebyś się sypnął. No zaraz tak. A co ty myślisz, no? A Feliksiak, twoim zdaniem to dałby radę? No. Wiesz, co to z góry można wiedzieć? No zawsze można spróbować, jak się to widzi, no. Feliksiak ma szkołę, jakby nie było. Ale widać, no, praktyka się więcej liczy, jakby nie było. Skoro do ciebie ten facet przyszedł, jakby się jeszcze dobrze przygotował. Przygotował? Może to... Ja mogę dać ci udzielać korepetycji z fizyki. Już znowu jesteś, o. Dawno cię nie było, no. Ja tylko po śliwki przyszedłem, zaraz zabieram. No, smakują ci, widzę. Aż się przyczepił, chłopak. Więc tak myślisz, Wojtek, że to nie jest prosta sprawa, co? Proszę. Dobry wieczór. Witamy, Janusz. Witamy. A jak się masz? Co za spotkanie, jak pragnę. Ale się cieszę, że cię widzę. No, wieczór, jak panu. Się masz? Janusz, siadaj. Cześć, jak się masz? Jak to panie, że przyjechałeś? Ale... Pokaż się, stary, pokaż się. Zabieraj się. No. Ale czekaj, Gieniek, no nie zabieraj go zaraz. Ja też chcę coś usłyszeć. Janusz, siadaj, Janusz. Jakim cudem się tu znalazłeś? Pisałeś, że masz kurs jeszcze do połowy października. No, no bo mam. Zwolniono mnie tylko na jeden dzień. Pan Waliszewski miał jakieś tam ważne sprawy, jakieś jeszcze formalności prawne, do których byłem koniecznie potrzebny osobiście. Zaraz wracam. Jak to zaraz? No dosłownie zaraz. Wpadłem tylko na chwilę i jadę na dworzec. Jutro od rana już mam ćwiczenia. Ale nie żartuj, nie obejdą się bez ciebie jeszcze przez jeden dzień. Co no, to pan chyba żartuje. Ja jestem jakby nie było w szkole oficerskiej. O, ale to brzmi, słyszysz, że żeby, no, to ten kurs jest właściwie już programem szkolnym, skoro tak. No nie zupełnie. To jakby taka wstępna sprawa dająca drugi stopień wyszkolenia szybowcowego. Drugi stopień? Tak. Potem miesiąc przerwy, a dopiero w połowie listopada autentyczne wcielenie do wojska. Jakie? Naprawdę nie wiem, daję słowo, jak żeś przez to wszystko przeszedł. Przez co? No przecież to jest wielka frajda. No przez wszystko, no przez egzamin bądź konkursowy, przez ten kurs, przez samodzielność absolutną, no powiedz sama, Elżbieta, czy to nie jest coś? To na pewno jest coś. Ale opowiadanie. Moc chłopaków jest ze mną i wszyscy tak samo dali sobie radę. No co w tym nadzwyczajnego? No? Nie, no jak przyjedziesz za miesiąc, to będziesz ze mną gadał 3 dni i 3 noce i wszystko będziesz mi musiał powiedzieć po kolei. Co? Po kolei o samolotach, tak? No, o czym chcesz? O wszystkim. Latanie jest najważniejsze, zapewniam cię. To dopiero frajda. No, wyobrażam. Ale przepraszam, ja jakoś tak wszystkich niechcący zająłem sobą, a to ja przecież przyszedłem się dowiedzieć, co u państwa. A my wszyscy jesteśmy ciekawi, co u ciebie. Tak, właśnie. Tak, wszyscy. No ale bracie. Kiedy naprawdę... Ale co naprawdę? Nie naprawdę, nie, tylko opowiada, ile zdążysz. Ale naprawdę nie wiem, co. No powiedz, Janusz, latałeś chociaż sam raz? Ba, przecież to największy numer na kursie. Pierwszy samodzielny lot. Bałeś się? Nie, to... Nie, to nie. Takie szalone podniecenie, że się w ogóle nie myśli o żadnym strachu. Człowiek jest cały skupiony do ostatniej myśli, żeby opanować maszynę i żeby niosła. Najpierw oczywiście lataliśmy z instruktorami. Bardzo fajnych mamy instruktorów. Zapaleni, zakochani w lataniu. Jak ty mówisz. No, nic innego by w życiu nie chcieli robić. To się czuje i to się udziela. No, romantyka latania. No, nie wiem, czy to tak można nazwać. No, ale chyba... Jest w tym jakaś romantyka. No, wojsko, samoloty. Szybowce. Tak, wojsko, samoloty, podniebne wyprawy, romantyka, no i co jeszcze?
No jest może ci zazdroszczę, wiesz? Masz ci los, no. Teraz ci się zebrało. Zawsze ci się czegoś zachciewa, jak ktoś to robi. Ale samemu w czymś wytrwać. O, to już brak cierpliwości. Ej, tata, nie pewnie, rozumiem. Pewnie. Przecież też się kiedyś interesowałeś szybowcami. Czy to ja nie pamiętam? No, ale to dawno. O, ty dawno, a Janusz od dawna. To już teraz nie stękaj. Ale jak się odbywa ten pierwszy samodzielny lot? A po prostu. No to nie, to znaczy nie zupełnie po prostu. Bo najpierw się odbywa wśród kolegów, którzy chrzczą tego kolejnego szczęśliwca metodą salonowca. Żeby mu się dobrze siedziało w samolocie. A i co, pomaga? No, chyba pomaga. No, a dobry. Potem się otrzymuje zadanie. Wystartować, podejść na wysokość 400 metrów, na tej wysokości zrobić rundę nad lotniskiem i podejść do lądowania na określony punkt z wykonaniem jeszcze dwóch ślizgów. O, jak to fachowo brzmi. Grunt to nie zapomnieć spojrzeć na rękaw na hangarze. Na rękaw, co to tak? To sprawdzian kierunku wiatru. Start i lądowanie musi być pod wiatr. Aha. Bo co? No jeśli z wiatrem, to przy małej szybkości lądowania samolot nie ma oporu czołowego na skrzydła. Rozumiesz? Właśnie. Kolega ze zdenerwowania pomylił początkowo kierunki skrętów i potem chciał siadać z wiatrem. Ani rusz mu to nie wychodziło. No dosłownie, leciał już nad samą ziemią i nie mógł wylądować. Dopiero przed lasem się zorientował, dodał gazu, wyrwał się i dopiero tym sposobem wylazł z opresji i wylądował normalnie. Rany boskie, tak. Ale emocji było, a było. No wyobrażam się. Z tego wszystkiego wynika, że jesteś zadowolony chyba. No, owszem, tylko że zadowolony to mało. Wrosłem już w to trochę. I z tego właśnie jestem zadowolony. Co tu mówić? No, cieszę się. Jest w zawodzie lotnika coś, czego nie ma w innych. W zawodzie lotnika, może nawet marynarza. A co takiego? To trudno określić słowami. Coś, co jest inne, różne od wszystkich codziennych spraw i zajęć. A ma rację. Ta romantyka, tak? Tylko to jedno, Janusz, że się zdrowo przez to całe lato scharował, a do odpoczynku jakiegoś to daleko. No, wyglądasz dobrze, ale chudy jesteś, bracie. No, ale skąd? No, wcale nie jestem zmęczony. No. A poza tym mieliśmy przerwę i nasz instruktor wyciągnął nas na odwapkę, na włóczęgę. Tak. Byliśmy parę dni w Bieszczadach. Pierwszy raz tam byłem. Czy pani zna Bieszczady? Nie, nigdy tam nie dotarłam. To Gienek powinien tam panią zawieźć. To piękny kraj. Naprawdę podobało mi się tam jak nigdzie. Gdzieście byli tam? Szliśmy głównie wzdłuż pętli bieszczadzkiej. To znaczy z Leska przez Ustrzyki Dolne do Górnych. No i Cisna, Baligród i z powrotem do Leska. Ale po drodze zatrzymywaliśmy się, rozbijaliśmy obóz i stamtąd robiliśmy wypady w góry. No to męczące. Tak, mieliśmy trzy obozowiska. Nad Wołosatym. Co za nazwa. I co za rzeka. Co ty gadasz? No, wszystkie zresztą są podobne. San też, płytkie, kamieniste, ale kamienie nie takie drobne i ostre, jak na przykład w Dunajcu. Tylko całe takie duże, płaskie bloki. Płaskie. Tak. A między nimi miętusy skaczą. O rany, no. Nie gadaj. Miętusy i łowiliście? O, trudno to nazwać łowieniem, bośmy nie mieli czym. Ale polowaliśmy na jednego twardo ze dwie godziny. Patrz, no. Już się zdawało, że w takiej siedzi dziurze, że mowy nie ma o ucieczce. No i co? Ale w ostatniej chwili tylko namignął. Co ty mówisz? Mięczusy, no proszę, słyszysz, Wojtek? A to z całym Majdanem tak chodziliście, co? Z namiotami. No a co, a żywność? A jakaś? Po co żywność? No przecież tam wszystko jest. Po drodze piękne kioski żywnościowe. W ogóle aż przyjemnie patrzeć, jak to tam wszystko ożywa, normalizuje się, buduje. Patrz, no, dziwna rzecz. Do żadnej części Polski nie mam takiego sentymentu, jak teraz do Bieszczad. Pan się chyba trochę zmienił przez ten czas, panie Januszu. Dlaczego? Spoważniał pana, a może co innego jeszcze? Tak, ci, którzy przyjeżdżają, zawsze robią niezwykłe wrażenie. A ci, co są na miejscu, poszednieją i cała prawda. Zresztą niewesoła. Co za filozofia? No to nie filozofia, to siła romantyki. Zresztą mniejsza z tym. Ale wiesz co, Gienek, ty przecież byłeś w Bieszczadach. Byłem. No, ale nie widziałem tyle, co ty. Ale pamiętasz na pewno, jak tam wszystko rośnie. No właśnie. Czy pani wie? Ja pierwszy raz w życiu widziałem, że wszystko tam rośnie tak żywiołowo i na taką gigantyczną wysokość, że jak wlazłem w pole rumianków, to mnie zakryły nad głową. No słowo daję. No kolosy. Już wiem, co się w panu zmieniło. No co? Nauczył się pan patrzeć naokoło siebie. Tata. Gienek,
O rany, ale ja się zasiedziałem, muszę pędzić. Ale zaraz, czekaj. Nie mogę, już jestem spóźniony. Przepraszam, ale no naprawdę nie mogę, no przecież pociąg nie będzie zaraz, czekał. Zaraz, no to odprowadzę cię, no. Oj, ja chyba już muszę, no tak, ja muszę już chyba taksówkę łapać. To masz tu, Janusz, postój niedaleko. A ty też idziesz, Elżbieta? Późno już, zmęczona jestem. Pani wychodzi? To ja panią po drodze podrzucę. No, serwus, Gienek, no. Niedługo się nagadamy porządnie. Serwus, fajnie, żeś pan. Do widzenia panu. No, serwus, idę z tobą. No to bądź zdrów, powodzenia. Dobranoc. No. No, co ty się tam tak szurasz, Gienek? Nic się nie szuram. No jak to nic, no przecież słyszę. Trzaskasz czymś bez przerwy, jakbyś był sam w pokoju, no. Książki przygotowuję do szkoły, powinien być tata zadowolony. Ale nie widzę, żebyś ty był zadowolony. A ja jestem wprost zachwycony. Gienek, co cię znów ugryzło? Nie. Wracam do rzeczywistości. Z podniebnych obłoków i górskich ścieżek na ziemię. Wykonuję swoje przyziemne czynności, dostrajam się psychicznie do przyziemnej przyszłości. Romantyka, psiakrę. A, no tu cię gryzie, tak. A tu czy nie, tu wszystko jedno. Tym, co ja reprezentuję, romantyki się nawet tata nie doszuka. Nawet nie myślę szukać. Mówisz dziecinne głupstwa, od co? Głupstwa. Jeżeli tata nie widzi różnicy między romantyczną przestrzenią nieba, która się otwiera nad lotnikiem, a moim codziennym bytowaniem, to... To co? No, to trzeba było popatrzeć na Elżbietę. Dobra, niech będzie i tak. Ale nie szalej, Gienek. Wmawiasz sobie nie wiedzieć co. Słyszysz? No popatrz, no ty, Wojtek poszedł i nic mi w końcu nie poradził, no. Z czym? No z tą szkołą. Bo jeśli Feliksiak był kandydatem, młody taki, to widać z tego, że ja chyba nie dałbym rady. Z tą teorią, z tymi wykładami, to już chyba nie dla mnie, co? No. To co tata chce zrobić? A no, no trzeba było odmówić, no. Zadzwonię, zanim matka wróci. Romantyka, psia krew.